3, 2, 1. Dzień dobry, witam Was niezwykle serdecznie na kanale Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie. Dzisiejszy odcinek jest wyjątkowy. Po pierwsze, jest to odcinek po raz pierwszy wyjazdowy, a po drugie, na jego końcu będzie rozwiązanie dwóch konkursów. Pierwszy konkurs odbył się w odcinku z samochodem Jak Łoś, a drugi konkurs w odcinku ze skuterami OSA ministra Leszka. Ale dzisiejszym bohaterem jest samochód absolutnie wyjątkowy, chociaż wy wszyscy doskonale go znacie. Zapraszam Was teraz. Proszę bardzo. Z pozoru jest to zwykły, duży Fiat, ale tak naprawdę jest to wersja eksportowa. I mówiąc eksportowa, mam na myśli prawdziwy eksport, a nie to, że ktoś sobie auto zamówił w Peweksie i kupił i wielki eksport. Nie, to jest Fiat. Właściwie to już nie jest Fiat, to jest FSO Montana. Wersja eksportowa przygotowana z myślą o rynku francuskim. Z zewnątrz Montany można rozpoznać po kilku takich charakterystycznych elementach. Między innymi są to, zobaczcie, lampy z żółtymi żarówkami. One były swojego czasu niezwykle popularne we Francji. Dodatkowo tutaj na dole mamy spoiler. On nie występował w wersji polskiej w standardzie oraz są te metalowe ramki dookoła kierunkowskazów. Jeżeli spojrzymy z boku, to widzimy biegnące przez całe nadwozie trzy paski, które jest wkomponowany napis Montana. Te Montany były w ogóle produkowane wyłącznie w wersji kombi, a wersja kombi jest dłuższa od standardowego sedana o 80 mm, jest cięższa o 65 kg i ma kilka innych rozwiązań jakby pod spodem. Tutaj jest wał napędowy o większej średnicy, są dwuobwodowe hamulce, jest regulator siły hamowania, no i są wzmocnione resory i amortyzatory. Ale dzięki temu zyskujemy ogromną przestrzeń ładunkową. I teraz, jeżeli położymy tylną kanapę, a jest to możliwe, ponieważ nie ma w niej podłokietnika, to uzyskamy przestrzeń bagażową na poziomie 1,5 metra kwadratowego. Ładowność tego samochodu wynosi 450 kg. Tylna część nadwozia jest chyba taka sama jak w standardowej wersji kombi, ale różnice kryją się we wnętrzu, bo jeżeli spojrzymy na nie, o co bardzo proszę, to już widzimy, że jest zupełnie inna tapicerka, jest zupełnie inna podsufitka. Przejdę do Was z tej strony. Jest tak, inna tapicerka, inna podsufitka, jest podgrzewanie tylnej szyby, jest regulacja prędkości wycieraczek. Ja w ogóle myślałem, że wszystkie Fiaty miały to urządzenie, ale wyczytałem gdzieś w internecie, że w tej wersji francuskiej eksportowej to było w wyposażeniu standardowym. Z przodu pasy, proszę bardzo, pasy na tylnej kanapie również są. I mamy tutaj manualną 5-stopniową skrzynię biegów. Natomiast to, czego nie widać, tak na pierwszy rzut oka, to lusterka zewnętrzne. One są wyposażone w taki niebieski filtr. Nie wiem, czy to widać. Pan operator mówi, że widać bardzo, bardzo dobrze. Powiedziałem Wam o tym, że przestrzeń bagażowa FSO Montany po rozłożeniu tylnej kanapy wynosi ponad 1,5 metra, ale przecież tej przestrzeni Wam nie pokazałem. I już w tej chwili to niedociągnięcie nadrabiam. Mamy z tej strony takie dwie dźwigienki. Pierwszą po odchyleniu zwalniamy siedzisko, a drugą zwalniamy oparcie. O, i w tej chwili, zobaczcie, mamy samochód kombi, który ma praktycznie płaską podłogę. I co ciekawe, pasy bezpieczeństwa produkowane były we Francji. Zamykając klapę, powoli kończę prezentację FSO Montany. Kończę liczbami. Słuchajcie, ogólnie tych dużych Fiatów, zarówno pod licencją Fiata właśnie, jak i później FSO, wyprodukowano prawie 1,5 miliona egzemplarzy, a niecałe 600 tysięcy trafiło na eksport. Były oczywiście różne wersje, ale ta Montana, przeznaczona na rynek francuski, wydaje mi się, że jest taka najbardziej dopieszczona. Tutaj też zaznaczmy, zobaczcie, jak to jest wszystko spasowane. Normalnie w tych polskich Fiatach jakość spasowania
no nie była najlepsza. O, ta maska jest chyba z polskiego Fiata, ale tutaj generalnie wszystko jest w miarę ok. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej tego typu samochodów na naszym kanale, koniecznie zostawcie komentarz, lajka i zasubskrybujcie ten kanał. O to Was bardzo proszę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. W filmie z Jak Łosiem był konkurs i teraz będzie jego rozstrzygnięcie. Panie Kamilu, kto wygrał i co wygrał? Do wygrania były 3 bilety do naszego muzeum. Były 3 sekundy również na poprawną odpowiedź, no i w związku z tym chyba wyłonimy 3 pierwsze poprawne komentarze. Tak jest. Okej, pierwszy komentarz poprawny, Polonez klapa tył, należał do pana Michała Stencela. To jest pierwszy laureat, drugi zwycięzca, szyba z Poloneza, Szymon G. Taki nick na Allegro. I trzeci zwycięzca, obstawiam, że szyba z Multicara, ale edytowany. Nie zauważyłem, że jest podgrzewana. To jednak tylna szyba od Poldolota. Poldolot, czyli Polonez. Także Grzegorz Plewka, Szymon G., Michał Stencel. To są 3 zwycięzcy pierwszego konkursu. Gratulujemy. Napiszemy w odpowiedzi na ten komentarz, że gratulujemy wygranej. O. I zgłoście się na maila. Podamy na którego maila i dostaniecie bilet, tak? Do muzeum. Jeszcze był drugi konkurs. Ten konkurs był bezpośrednio związany z osami, na których teraz siedzimy. Tam minister Leszek pytał o specjalny sprzęt, do czego on służy. Mateusz Łomżyński napisał, że przyrząd, o który pyta pan Leszek, to zacisk do klejenia dętki. To jest odpowiedź jak najbardziej prawidłowa. Mariusz Foralewski, łatki na gorąco do dętki i ściskacz. Gratulujemy. Trzeci komentarz niestety nie był z odpowiedzią. Czwarty komentarz już tak. A to cudo, to praska do ściskania klejonej dętki, jak się złapało pana. I ten komentarz został udzielony przez pana Aleksieja Kozucewa. Także ponownie mamy 3 zwycięzców. Ponownie napiszemy w komentarzu adres mailowy. I raz jeszcze gratulujemy wygranej. Gratulujemy i do zobaczenia.